Cześć. Najnowsze wydanie przewodnika świetnego po wodach Chorwacji, Słowenii, Czarnogóry, czyli 888 portów i zatok, jest już dostępne. 2024, edycja 2025. Przyszła do mnie, no nie powiem dzisiaj, bo przyszła wczoraj, musiałem się chwileczkę z nią zapoznać, żeby zobaczyć, jakie są zmiany w stosunku do starej wersji. Ja zawsze staram się mieć najnowszą. Generalnie podstawową zmianą jest to, że, no poza okładką oczywiście, ale podstawową zmianą jest to, że no Chorwacja przyjęła euro, więc już ceny podane są w euro za cumowanie, prawda, generalnie za metr długości, za opłaty typu winiety i tak dalej. Chorwacja weszła do strefy Schengen, czyli generalnie też jest to ujęte w informacjach ogólnych. Podręcznik, przewodnik jest świetny. Ja nie wyobrażam sobie wypłynąć na Adriatyk bez tego, po prostu bez tej publikacji. Jest ona dla mnie taką podstawową, którą muszę mieć. Może o samym tym, jak korzystać z tej publikacji, to nie będę opowiadał, bo robiłem o tym film, link macie w opisie, w zakładce i w opisie, robiłem na podstawie tego, więc nie będę się powtarzał, można sobie zobaczyć. Z ciekawych rzeczy, które na szybko udało mi się zauważyć, no to chociażby są uwzględnione takie rzeczy, no, jak niektóre stacje paliw w Chorwacji po prostu sprzedają na wodzie tylko tak zwane paliwa klasy premium, czyli te, no niestety, troszeczkę droższe i te stacje są oznaczone. Tak jak wspomniałem, ceny są przeliczone na euro, chociaż gdzieś mi się tam jedna strona trafiła, wydawca jeszcze gdzieś tam w kunach napisał, ale to jest drobny błąd, to tam błędów to nie robi tylko ten, kto nikt nic nie robi, także jest to poprawione. Spojrzałem sobie na szybko, na przykład remont przechodził port w Skradinie, bardzo duży i jest to uwzględnione, czyli mamy już tutaj to aktualne. No, czyli podręcznik zawiera na chwilę obecną, przewodnik zawiera bardzo aktualne dane. Ja teraz wybieram się w najbliższą sobotę, zaczynam szkolenie, więc na pewno będę go testował w praktyce. Często na jachtach mamy starsze wydania i ze starszym oczywiście też byśmy sobie poradzili. Natomiast no, ja lubię mieć zawsze najbardziej aktualne, dlatego polecam. Cena tego przewodnika to jedyne 126 zł. Wydawany jest raz na 2 lata. Nie jest to, uważam, cena wygórowana jak za tej klasy wiedzę. Wydawca też tutaj powiedział, wydawnictwo Myśliński, wydawca zapewnił, że są zaktualizowane kontakty chociażby do restauracji, no bo nie samym żeglarstwem człowiek żyje. Są podstawowe informacje też o meteo i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli chodzi o meteo, to ja chciałbym Tobie zaproponować inną opcję, bo mamy też bardzo fajny kurs online meteo, gdzie zebrałem swoje ponad 20-letnie doświadczenie w pływaniu po Adriatyku, obserwacje, co tam się działo, gdzie sprawdzać prognozy pogody, dlaczego czasami popularne aplikacje się nie sprawdzają i po prostu lokalne warunki. I taki kurs meteo kosztuje też 127 zł, więc tutaj link w opisie do tego jest, bo robimy specjalną, bezterminową, dopóki nam się nie znudzi ofertę. Ktoś, kto zamówi zarówno Chorwację, jak i nasz kurs meteo, no to tam ta cena będzie nie 126 i 127, to będzie prawie tam ponad 250 zł, tylko myślę, że będzie poniżej 200 zł i to grubo. To zapraszam, link w opisie. Słuchajcie, polecam ten przewodnik, naprawdę warto mieć najnowsze wydanie, pierwsza klasa, także szacun tutaj dla wydawnictwa Myśliński za kawał dobrej roboty. Naprawdę rzecz warta posiadania. Polecam naprawdę mieć najbardziej aktualny. No to co? Z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz przypominam, że jak korzystać z tego podręcznika, robiłem przewodnika, się uparłem na te podręczniki. Jak korzystać z tego przewodnika, robiłem film jakiś czas temu na podstawie poprzedniego wydania. Link w zakładce był i w opisie filmu możecie zobaczyć. Ja polecam i co? Do zobaczenia na wodzie. Być może chorwackiej, adriatyckiej. Cześć!